Z ostatniej chwili Grzegorz Hrychowiak z racji na hejterskie komentarze na Facebooku załamany kończy karierę piłkarską i zaczyna swoją przygodę jako menadżer. Z racji, że jego ostatni klub znajdował się w Arabii Saudyjskiej, to pierwsza jego praca jako menadżer również jest związana z arabskim klubem, a dokładnie znajdującym się w samej stolicy Arabii. Zapraszam na odcineczek. Riyad, Sherto Town. No co, dostaliśmy tutaj. No co? Do Indii by Krychowiak nie patrzył, nie oszukujmy się. Czwarty angielski też to nie jest jego. Arabia Saudyjska. Taki początek. Krychowiak się podpisuje. No i co? Dzień dobry, witam na konferencji prasowej. Chciałbym powiedzieć, że pierwszym wyzwaniem jest wprowadzenie mojego stylu gry na dwóch defensywnych pomocników, jak to miało miejsce, jak kiedy miałem prime w Sevilla. Pozdrawiam. Wiesz później. No i co? Jak ta kariera będzie wyglądać? Postaramy się dojść do klubu typu jak to Krychowiak, francuska liga. On jeszcze lubił w tej brzydkiej lidze rosyjskiej zagrać, ale no tam nie trafiłem, bo nie ma tej ligi. A no co? Jest liga francuska, angielska, hiszpańska, jest Sevilla, PSG, West Bromwich Albion, różne są, tak? No i co? Zasady są bardzo proste. Lecimy jak najwyżej, tak? Mamy Greja, znany zawodnik. Jaką chcemy? Tej taktyczne. Jak chcemy taktycznie grać? Krychowiak z racji, że jest defensywnym pomocnikiem / środkowym obrońcą. Taktyka była jedna, w której czuł się najlepiej. Zlecimy strategię zespołu. I co? Gra z kontry. Idealna taktyka, tak? Krychowiak i jego ekipa za zawsze z kontry grała. Mam 5 gwiazdkowców, to lecimy pomocnicy. I tutaj 5 gwiazdek. Powrzucamy tak na szybkości, żeby było. No to co, patrzymy na zespół. Zarządzanie zespołem, musimy dobrą formację dorzucić. Dość liczne grę z kontry, tak? Co, no nie jest zła formacja. Czym się różni ta od tej? A, to jest ta sama, dobra, nieważne. Dobra, no lecimy nam. Mamy Eśpo fajnego. Bocznych pomocników. Jakieś tam mamy, ale dupy nie urywa. Z Eśpo. 63 oceny, to średnie, ale no jest jakiś. Zrobimy tak. Póki co. Defensywnego mamy Turę i Ndonga. Środkowych obrońców jakiś tam mamy, powiedzmy dwóch. Lewych obrońców nie mamy. Ten tutaj jest brudny na twarzy. Ma jakieś problemy ewidentne. Prawa obrona. Bierzemy tego młodszego. Ok. Bramkarza mamy. Teraz tak. Wszystkich poniżej 60 oceny wywalamy. Nie ma nawet co gadać. Teraz tak. Zespół. Czy nie wszystkich? Musimy też zobaczyć, jak sobie radzą. Ok, mam tutaj. Tak, kluczowy. Kampania. Znamy tego zawodnika w ligach argentyńskich. Grał, co sobie poradzi. On jest dłużej w klubie. Ile ma? 26, 28. No ten jest do wywalenia. To jest jakiś kaszlan. Ten ma 23 lata. Ma 56, 26, 28. Ty też. Nie? To ty pójdziesz na wypożyczenie, a ten zostanie. Tak, lewa obronna, mamy dwóch. 24, 27, ale to jest kasztan, niech idzie. Ok, obrońca. Ok, może być, może być. O dwóch za dużo. On ma 25, 27. Ten niech idzie. Prawych też mamy dwóch. Niech oni zostaną akurat. No, mogą zostać. Weź pedeki nasze. Donga znamy. Które nie znam, ale wygląda ok, a sporadycznie to może być. Lewa pomoc. Nie masz twarzy. Ty nie. Nie masz twarzy, ale no, na nich zostanie, jak nie ma twarzy, ale ten. No jest kasztanem, no, ale niech zostanie póki co. Dalej. Eśpeki nasze. No to jest, nie wiem co za kasztan, ale niech idzie do wypożyczeń. No, on wiadomo, dobry, on ok, dobry. Jakiś kasztan, ok. Rezerwowy.
ten do wypożyczeń, bo nie jest nam potrzebny. No Gray bardzo dobry zawodnik. I jakiś zawodnik może być. Finanse. Czy mamy jakiś tutaj skończonych zawodników? No nie. Okej. Okay. Teraz mówię, że tutaj długo nie będziemy chcieli zasiedzieć, więc nie ma co się przejmować tymi ludźmi. Tak, tak, tutaj mam ciekawego zawodnika, tylko trzeba go zmienić na kogoś. Na kogoś zmieni skrzydłowy chyba najlepiej, co? To lewe skrzydło i schodzący. Ma jakiś potencjał, to może pan z Rumunii sobie poradzi. Biuro. Siad... Jest ok, 4 miliony, spoko. Są raport scoutów, oni sami dali, to możemy obserwować. Teraz tak, skipniemy kawałek, żeby przeleciało. Mamy jakieś kasztany gadać, już samotne wziąć. Zleć, niech go biorę jak najszybciej. Zleć. O, niech trochę dadzą więcej. Musimy się popozbywać chyba za dużo. Raport ze szkółki. To wiemy o nim wszystko już. Nasza wizja, pierwszy raport scouta. Okej, okay, dostaliśmy jakichś ziomków. No dobra, to ich obserwujemy. Z racji, że oni sami nam dali, to możemy poobserwować. Nasza liga tutaj, więc spoczko. Wszystko pasuje. Są mocne ekipy, więc ciężko będzie bardzo to przegrać, ale trzeba zobaczyć, jakie są zadania zarządu. Okej. Okay. Sukces krajowy. Nie zakończ w dole tabeli. Nie zakończ w środku tabeli w ciągu dwóch sezonów. No i git. Dużych wymagań nie ma. Ile ta liga ma klubów? 15, tak? 18, okej. Okej, okej. No to tak, lecimy tu. Możemy pójść szukać zawodników. Wolni zawodnicy i lecimy do... Peda, dobry zawodnik. A czy on by chciał do Arabii przejść, wątpię? Nie chcemy jakiegoś zawodnika takiego. Tak zrobimy. Ok. Limit na ten klub to jest dwóch wolnych zawodników. To bez znaczenia. I tutaj krótko i na temat. No chcemy jak najszybciej uciec z tej ligi, tak? Nie ma co się oszukiwać. No to jest fajny zawodnik. Oceny. No, dodamy go sobie. Tutaj. 63. Też możemy go dodać, bo nie mamy lewego. Pożyczenie. No, akceptuj. No i lecimy dalej. Powoli tutaj się czołgamy, ale no, pozbywamy się szrotu, żeby nam nie przeszkadzał. I powolutku, powolutku do przodu, tak? No już odchodzą nasi zawodnicy. Jakieś wypożyczenia, niech się już posprzedają. No to na Indiana, Hindusa wygląda. Indianina chciałem powiedzieć, bo był cringe straszny. Ładnie, piękny, patrz, odchodzi. Na razie, zawija się panowie, zawijać. Bardzo ładnie. Dobrze, nie został, został, nieważne. Okej, okay, dogadani, leć też. No leć i ty też leć. Kaszczan to jest kolejny. No i pięknie. Uciekajcie, uciekajcie. No i końcowe raporty. Fajnie. Fajnie. Na słowo. To może. No to bardzo. Okej. Mam taki zachodzowny przede wszystkim będzie się podobał. Dzień meczowy. Raporcik. No tutaj piąteczką grają, no zobaczymy, pykniemy na nich i zobaczymy, jak sobie poradzimy. Taki pierwszy meczek z dupy i co? 1-1, no i spoko.
Jak na początek, ok, meczek. Tabela. Ok, to 100 gówno, nieważne. Plan treningowy możemy zrobić. Tak, dla wyjściowej może być to. Tak, i to dla rezerwowych i drugiego składu niech będzie. No i git. No niech podchodzą jeszcze, wtedy będziemy się brać za transfery. No kolejni zabijają, widzicie, same plusy. Już tych bez twarzy też większy plus niech idą. No jeszcze tutaj ujdzie, przymykam oko na tych bez twarzy, jak jeszcze nie mamy za bardzo zawodników. A no ogólnie to mi się popozbywał ich, tak? Co tutaj na ławce, nie wiem. Mamy tego środkowego obrońcę jeszcze, ok? Może wejść za niego, tak? Tak poza tym to jest bieda. O, mega bieda jest. Sikaszczan to jest. Bardzo, bardzo bieda jest. Dwa, trzech obrońców musimy i lewego pomocnika. No lewy, prawy obrońca i lewy pomocnik. Co, odchodzi kolejne jakieś pieniążki wlecą? Bardzo fajne. Za wolnego zawodnika płacimy tam 20% standardowe, jak chcemy go wziąć. Czy nie wiem, ktoś kosztuje milion, to płacimy 200 koła. Co, odchodzi, odchodzi. No i fajnie. Się już szupla ta kadra. Bardzo dobrze to widzieć. Czy jakieś oferty są? Chyba nie. No i spoko. Tak, co, ile mamy siana? 5 milionów. Strzykajcie, jeszcze tak. Szczeps. No i lecimy. Rozpocznij scouting. Arabia, 9. I obłędnik to. Jak sobie robi. No i co? Możemy poszukać zawodników do wypożyczenia może. Do wypożyczenia. Czy ktoś jest? O, są. No i git. To robimy tak. Obrońca do wypożyczenia. Niech obserwujemy. Tak, obserwuj, mówię. Tych bez twarzy jeszcze w tym kubie możemy wziąć, zobaczyć. Nie obroń, to pomocnicy jeszcze. Jakiś boczny pomocnik. Tutaj możemy poobserwować. I czekaj, żeby ktoś był jeszcze logiczny. Okej, okay, jeszcze z wysp możemy popatrzeć. Niektórych. SPO nie chcemy. Tak. Jego możemy zobaczyć. No nie wygląda tak młodego. Nie ma opcji, że on ma tyle lat. 22 lata, patrzcie jak on wygląda. Dziwne. Okej, okay. Hiszpan to możemy zobaczyć. Severtonu też. Nie, też możemy zobaczyć. Okej, okay, już nie mam miejsca. Okay, musimy kolejnego scouta ogarnąć. Jakiegoś taniego, żeby był. Scouci. Dodajmy tego, tak. Ok. Teraz dalej, szukajmy tych zawodników. W dół lecimy. Stan ich obserwuje. Ok. I on został. Tego też obserwuje, niech będzie. Możemy pójść w napastników, bo tam możemy zobaczyć skrzydłowych bardziej. Też plus będzie. Typowo napastnika to nie chcemy, chcemy skrzydłowego. Jest City jakiś, możemy zobaczyć. No. Okej, okay, więcej nie ma, no okej. Okay. Możemy poobserwować. Raporty scoutów jeszcze możemy zobaczyć. Tak, napastnicy. Niech obserwuje. Ja też niech obserwuje. No tych co oni sami dali, to możemy pododawać, bo to jest co innego też, nie? Nie jest tak, że my tutaj sobie to ustawiliśmy. Ok, wytyczne scoutów, tutaj coś jest, pokaż. Tak. Ok, ta wytyczna, co to jest? Ok, brak obserwacji, a nie mam miejsca już, no ok. Na razie tyle. Tyle w takim początkowym rozrachunku. Niech się kręci. No, szybka symulacja, bo tu nic istotnego się nie wydarzy. Remisik kolejny, ok. Może być. Dupy nie urywa, ale może być. Idziemy dalej. Indie nikogo więcej tu nie znajdę. No spoko.
Albo skały są w Indiach, tak? No, to co? Tu? Nie, bardziej Francja już. Francja i w tych niższych ligach może ktoś znajdzie. Niech szuka. Pierwszy mecz ligowy, tak? Kręcimy. No i na dziurę. Żyła Pedro jakiś tam. Nieźle. A nie, to nie był ligowy jeszcze, więc luz. No, dopiero teraz będzie liga. Więc luz. Okej, okay. Nie ma czym się martwić. No, ale za słaby, jego nie chcemy. Powolutku. No i końcowe raporty są dobre. Za słaby. O, tego mogę dodać. No. Tego nie. Można też dodać, choć z drugiej strony. Dobra, ich jest na razie. Tego dodałem. Adam jakiś. No, możemy go też dodać. Poczekam na resztę raporcików. No, możesz iść tam. Nie potrzebujemy takiego kasztana. Musimy trochę ulepszyć ten zespół, inaczej ciężko będzie. Raport o juniorach, o nich. O nic ciekawego. Dobra, niech idzie na wypożyczenie. Co pierwsze transfery trzeba jakieś porobić, no. No dobra. Okej, okay, ten ciekawy jest. Też ciekawy. Ten nie, ten bardzo ciekawy. Ten nie. Tego nie chcieliśmy obserwować. Beda jest spoko. Moreno. Mamy go już dodane. I Barfi. Okej. Okay. Teraz tak, zespół. Środkowo obrońca Murphy. W teorii bym mógł tu wejść, bo by szybko się rozwinął. Środkowo obrońca teraz nie jest najmocniej potrzebny, tylko boczny bardziej. Więc tak robimy. Tak, centrum transferowe. Tak, czy tutaj powolnych pierw patrzymy. Okej, w teorii oni we dwójkę są git. Ten jest bardziej SPD, więc tutaj pasuje idealnie w teorii. A na razie popatrzmy na tych, co potrzebujemy najbardziej. 500, okej, okay, on jest okej okay cenowo. A Pedo już poszedł tam. Dobra, Pedo niech idzie już sobie. A Moreno i Murphy'ego. Murphy na tak jest dosyć szybki. Nie, no jego trzeba wypożyczyć, no. Z obowiązek. Stawowe nie chcemy, no. Ej, nic więcej. Roczny git. Pensja. Fajnie tak by było. No i git, okej. Okay. Jak będzie chciał to przyjść, to bardzo fajne. Trzymamy lewego obrońcy, żadnego nie mamy. I jego bierzemy od razu. On bardzo by siadł na wypożyczenie. Tak. Rok. No, 50-50 będzie git. Bo dużo nie zarabia. Fajnie. Ktoś jeszcze to jest. Lewy jest. Prawy pomocnik jest jakiś? Nie. A po niego byś mógł pójść, może on będzie grać na prawej. A roczne. Bierzemy z wielkich klubów, to nie ma ten. No i git. Z dużych klubów bierzemy, więc oni trochę pensji pokryją, to jest taki plus. Zobaczymy, czy będą chcieli przyjść tu w ogóle. O nie, nie chcą przyjść. Sad. Czekajcie. Ale słabo, że nie chcieli przyjść. Smutne, co? Jak oni nie przychodzą, to jego wywalić. Tego też. Szkoda, że nie przyjdą. On? No a pójdźmy po tego pierw. Żeby mieć tego prawego obrońcy już zaklepanego. Kwota. Albo może wymiana, może będą chcieli kogoś od nas. Tego bym oddał i... Tak. 300. I tak.
To się zgadzam. 400 nie, ale... Może tak, o, może być tak. Się zgadzam. Nie ugięcie. Dobra, zrobimy tak. No i git, fajne. To będzie duży plus. Zmienimy się środek i będziemy mieć solidnego zawodnika na bok obrony. U nas bardzo solidne, jak na tą ligę jest, okej. Okay. No zespół to już w ogóle. Te 4 oceny to jest naprawdę sporo. No dawaj te 4 latka, co? Zadowoleni, zadowoleni. Bez klauzuli. Te występy nie, ale reszta może być. Czwórka może być też, spoko. Bardzo okej. Okay. Ja to już spoko, boczny obrońca. Już mamy kogoś na boku obrony, już to będzie jakoś wyglądać. Dobra, teraz tak. Lewy skrzydłowy. Czekajcie, po ocenie, czy mam kogoś bardzo dobrego. No Piotrowski jest najlepszy. Ja bym mógł pójść na to drugie SPD. Napastnik, środkowy obrońca. Napastnik, to SPO, ale SPO nie chcemy w sumie. Jakby jego kupić, czy on by się skusił, nie wiem. Czekajcie, możemy jeszcze zobaczyć tych scoutów. Póki co mamy prawego obrońcę. Zawsze coś, tak? Coś do przodu jest. Tego go zabijamy i on jest. Lewego dalej nie mamy obrońcy i lewego pomocnika. Więc to jest duży problem. Duży mamy jeszcze 5 bajek, więc jest do zrobienia to wszystko. Co mecz ligowy. Co tutaj? Nie znam tych zawodników, to co ja mogę powiedzieć. No lecimy, no. Nie mamy lewego pomocnika, ale lecimy. No 1-0, fajnie. Musona strzelił na 6 PO, który jest mega dobry. Na tą ligę na pewno mega dobry jest. Ktoś sam od nas. Nie, no to jego na razie zostawimy, jak nie mamy. Okej. Okay. Plan treningowy dla niego. On jest w pierwszym, tu ma dobry plan. Okej, okay. Mamy zawód. No i co? Próbujemy dalej. Kto ma fajną cenę tutaj? Gory. 1,3 miliona kosztuje, aby zrobić duży upgrade tam. Mocnicy. SPD, SPO. SPO byśmy dali i bańkę. No i co? Nie chcę tego SPO, ale chcę bańkę. Praktycznie, no, więc spoko. Jego byśmy dali i wsunęli w to wtedy. Czy sobie wzięli tego kasztana? Nie, okej. Okay. I tak, inaczej. Tak zrobimy. Będzie git. No, bańka jest, spoko. No, może sporo dostać. Kluczowy będziesz. Spoko. 3 lata, spoko. Zignoruj. No, możemy ci dać z 6 na ludzie. Oho, nieźle. Będzie trzeba do niego wrócić potem.
On kusi trochę i on. Po niego pójdziemy na pewno, bo to jest mega dobry lewy obrońca, jak na nasze możliwości. Boczni obrońcy. No jak byśmy oddali, albo nie. Innego, to boczni obrońcy. Prawy jest dobry i prawy rezerwowy, spoko. Tego zostawimy. Środkowi obrońcy musi pozbyć kogoś. 63 oceny. Mamy trzech zawodników, jest czwarty, może być. Pomocnicy. Możemy się jego pozbyć. Tak. A nie 7 milionów, co ja robię. Tak. 700 i ten ziomek. Jego nie chcą. 1-2 miliony to jest sporo. Zrobili tak. Czym to Steven Gerrard jest? No. Do bańki. I procent. Okej. Okay. Steven Gerrard jest ich menadżerem. Ciekawe. Nie wiedziałem o tym. Co ważne. Kluczowe. Okej. Okay. 8800 tam ma. Tu już są mocne zarobki, tak? 4 lata. Spoko. Okej. Okay. I co? Damy dycha. Po prostu dycha. I spoko. No taki zawodnik, co może być w topce zarabiających. Szamarani. Szemrany ziomek bym powiedział nawet. Co, idziemy do zespołu. Walamy tego kasztana. No i mamy upgrade, tak? Już spoko wygląda ta obrona. Tylko boczny pomocnik jakiś ciekawszy. Lewy i prawy. Gori się obraził, więc trzeba chwilę poczekać. Co miesięczny raport. Słaby, słaby. I też słaby. Raport. O, Matić tu gra, no to znam Maticia. No, jest trochę ciekawych nazwisk. Oni od buta wchodzą, boczni obrońcy. No i wygrywamy. 2-1. Jest dobry start, nie ma co gadać. Jest bardzo dobry start. Sianec w górze? 3 miliony. No tak gori trochę zabierze siana. Raport przedmeczowy. O Boże. Leki paza tu już. Co na dziurę dostaniemy? No nie ma co. 3-1 i tak nie ma tragedii, ale ogólnie no ekipę mega mocno mają, więc mega ciężko. Dobra, wracamy do centrum naszego. I kto tu jest? On już do góry trochę poszedł, gori. Proponujemy znowu kupno. Co? Wymiana kogoś mamy? Jego możemy dać i bańkę, tak? Na czymś się zgodzą. Co? Wracamy do tego, co było, no. Ale spróbujemy jeszcze z tego zejść, czy się zgodzą. A daj się zmienić, no ale to oszczędzimy 50 koła, więc spoko. Co, gadamy z nimi? No kluczowe oczywiście, że tak. 4 lata. Oczywiście, że tak. Miałem dycha. I premę za bramki, to 25 bramek, dostaję stówkę. Okej. Okay. Nie wiem ile mu dałem, ale niech będzie git. Tak jak jest. No to już jest taki mocny transfer. Taki klub to jest mega mocny transfer. No i bym poszedł po kogo? Po taniego. Lewego skrzydłowego. Stary, ale jary. Na czym, czy będą chcieli kogoś z naszych zawodników? Co mam napastników jeszcze? Nie, mam tylko jednego rezerwowego. Dobra. Tego wątpię, że będą chcieli, ale no zobaczymy. Pół bańki, ten ziomek. Nie chcą go. Uj, dużo chcą. Po pierwsze, czekajcie. Wymiana, może innego będą chcieli. Tego mogą wziąć też. I też pół bańki tego może. Ten procent może zostać. Tego też nie chcą. Okej. Okay. A no nie, pół bańki to dużo. W sensie, tak, możemy dać. I procent. Okej, okay. Niech się zastanowię. To jest mega dobry zawodnik, się wydaje. Jak na nasze możliwości. No to co, gadamy z ziomkiem. 12 koła zarabia. Kluczowe oczywiście, że tak. 12 to dużo trochę. 2 lata może być. Oczywiście.
8 i występy. No nie, występy nie, ale 8 może być, no. Spoko. No git, mam całą ekipę zmontowaną. Praktycznie bez ławki, ale ekipa już jest. No i super. Według mnie mega dobre 4 transfery zrobiliśmy. No, nowe plany treningowe, to nie. Oni są w dobrych planach treningowych. Raz do zespołu ich wrzucamy. Tutaj stan 67. I tutaj 68. I mam teraz ekipę. Ławce. On tutaj wejdzie. Dziesiątki, dziewiątki tutaj są, więc muszę wrzucić. I za niego też muszę wrzucić. I tu mam 59. Bocznych mamy. O, dwóch SOS, to tak zrobimy. Tak, tak. No i dobra. No i git jest. Dobra ekipa. Biura. Już nie mam prawie siana i teraz tak. Zespół, czy komuś kontrakt kończy? Zobaczmy. Nie, komuś nie kończy. Robimy rozwój. Niestety to najdudniejsza. Wszystko zrobione. Można lecieć. Ostatni dzień okna transferowego. Do René przychodzi ten zawodnik. Ciekawe. Kogo są od nas jego? Nie, nie chcemy go oddawać. Nie potrzebujemy go oddawać. Jak jakieś dobre kluby się zgłoszą po naszych zawodników? Oczywiście, że tak. No tak, to nie potrzebujemy. Dobre okienko zrobiliśmy. Nie ma co się przejmować. Niczym tutaj w sumie. Mega dobrze wyszło. O, taliska z Bilbao łączony, ciekawe. Tylko, że Bilbao raczej Brazylijczyka by nie wzięło. Ale no. O, ale z naszego ligi widzicie, tutaj za 15 baniek przeszedł. Samiec Stalar też przychodzi. Nasz Polak rodak. Nie wiem kto to jest, ale do dobrego klubu idzie. Kolman jeszcze gra, ciekawe. No już za późno, byczki, na wypożyczenia. Już się skończył czas. To zamykamy okienko i chyba zamykamy odcinek tutaj. Kolejne meczyki i tak dalej. W kolejnym odcineczku. Wypatrzyłem, no mówię, skład bardzo dobry. Czy bardzo dobry też, jak na tą ligę bardzo dobry, tak? Wszystko ok tu wygląda. Lewa strona tutaj trochę lepiej obrony, ale tak poza tym bardzo dobrze. Możemy ich zamienić miejscami. Lewa, prawa noga, prawe nóżki, prawa, grej, ok. Dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie lajka, suba, możecie w komentarzu napisać co wam się podobało. Jo.